Kusieneczko, tu Mr. Matej i witam Was w kolejnym odcinku z Bus Simulator 2016. Dzisiaj zagramy sobie, jak to Piotr nazwał. Nie wiem, czy można. Nie, nie można tego nazwy, zmienić nazwy. Droga, kurs pośpieszny, tak? Zrobiliśmy wczoraj, robiłem, ale no, robiłem kurs pośpieszny, który po prostu brał te trzy jakby te tereny, ale jeszcze dodatkowo doszły czwarte, więc trzeba było przerobić delikatnie to. Mamy tego. I wyszło nam, że 19 minut, czyli plus minus byśmy 20 minut wszystkim dotarciem na miejsce i z powrotem wracali do bazy. Więc prawdopodobnie będziecie mieli dokładnie dwuminutowy odcinek. Nie, poprzedni, który trwał pół godziny, więc sobie zagramy cię tego. Będzie ten. Dobra, najpierw napijemy się kawy oczywiście. Dlaczego to jest tak przy... Ten oddalony. Ale szybko chodzi wszystko jak myszka. Napijemy się szybko kawy i wracamy do ba i wracamy do gry. Może wrócimy bardziej do. O Jezu, nie ten guzik wciskam. O ten, dobra. Bo od razu ja myślę sobie na tym. Dobra, dobra. Otwieramy sobie. Oczywiście to jest troszeczkę dosyć za wolne. Oczywiście tutaj też drzwi trzeba otworzyć. Ale macha się, prawda? Zaraz szybko się wszystko macha. Dobra. Dobra, lecimy, czekajcie. Pomyślmy, jak to się odblokowało. Włączyło. Światło się włączyło. Ręczny też. Tu już jakieś kable mi przeszkadzają. Przeszkadzały. Nie poszło, no, no, dobra. Możemy ruszać. Możemy ruszać sobie. Skręcam sobie tutaj. I za chwilę będę z powrotem i skręcam sobie. Delikatnie, żeby nie przejąć przechodnia. Oczywiście musiałem wypadać, bo nie ten. Oczywiście guzik wcisnąłem, ale wiecie, autobus jest dosyć długi. Czyli ten. To jest dosyć długi ten autobus. O, jedzie jeszcze ambulans. O kurde, ambulans jedzie. A przejdź sobie, nie będę cię hamował. Co ty? Myślisz, że sobie. Co to? A teraz dziwnie się siedzi, wiecie? Dziwnie się siedzi, naprawdę już ten mikrofon. Tak, muszę kurde poprawić poduszkę sobie z tyłu. O, teraz lepiej się działo. O, od razu lepiej. Dzięki mnie nauczycie się wymuszać, oczywiście. To już jest pośpieszny. Otworzę wszystkie. A ticket, please. Yes, senior ticket. Senior ticket. Week, przepraszam, dobrze, 26, pan daje 30, 4 musimy oddać. Przepraszam, panią też będzie stanie, pani będzie chciała. O. 20. Do widzenia. Proszę. Proszę, sami to ludzie naprawdę nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Teraz idziemy pośpieszną, jedziemy prosto, wprost, tam gdzie mam jechać, dobra. Czyli prosto jedziemy na naszą ten. Widzicie, i teraz jedziemy Sky Arrow Tower. Teraz nie trzymamy się na żadnych tych. Wiem, gdzie dokładnie mam jechać. To jest ta rzecz. Wiem, gdzie mam jechać. Czy się włączyłem, czy mam wyłączony ten? Dobra. Coś mam włączony, oczywiście granicznik. W razie czego. Tu pana nie bierzemy, bo tutaj nic pan od tego. I macie, jak być może bezpieczny, jak ten ludzie jeżdżą tak wolno. Naprawdę, to nie jest bezpośredni. Taki pośpieszny. O, picia nie mam, fuck. Czyli patrzcie, jak ludzie hamują. Dobra, hamujemy, bo tutaj trzeba zwolnić, hamować. Klikamy guzik, że to skręcamy, albo na razie jeszcze nie. Zrobimy sobie ten. Nie muszę trzymać w pedałach. Oczywiście światło włączyłem w tym, żeby ładnie to wszystko wyglądało. Party.
Oczywiście się trzymać trzeba daleko od nich, bo nie wiadomo co, kiedy i gdzie. Oczywiście tu pamiętajcie, o kurde, zjechałem, dobra, wiecie co, już kierownicę mi się odkryciła. Oczywiście będę się cofnąć, bo to nie wiem, że co. Czekać, bo kierownicę mi się odkryciła. Nie chcę, żeby to jechał z kierownicą odkręcona. Lepiej nie jechać, lepiej. Czemu tu kierownicę się odkryciła? O, widzicie, już się podkręciłem, nie? Ze strony tutaj blokuje się ją, ale nie blokowałem. Dobra, idźmy. Nadzieję, że wyjdzie te 20 minut, niż będzie 15 minut, bo tak, tak myślę sobie, że 15 minut, ja bym zdążył to, tak, 15 minut zrobić to tak dokładnie. Ale nie chcesz przekroczyć prędkości. To jest ograniczenie prędkości tutaj. Gaz, gaz, gaz. Od razu troszeczkę weźmiemy się, oddalimy od tych innych tych pojazdów. Nie chcę stuknąć się. Halo. Ja już się boję, że stuknę, wie. Będę się, o, ale będzie teraz mocny zakręt, trzeba zrobić. Dobra. Oczywiście trzeba uważać, bo to przechodni doszli. Dobra, idziemy. Nadzieję, że nigdzie nie wolałem. No i cię jako szukują ludzie, na przykład nie mogę do tego i przyjść do pracy, ponieważ źle spałam, i do doktora, a dobrze się będzie śmiała. Kurde, A może inne akurat nie. Ale są ludzie, którzy po prostu ci śmieją, dzwonią do tego, a nie mogę do tego przyjść dzisiaj, bo nie masz, za dużo byłam w łóżku, bla bla bla, takie wiecie, Jasne, za długo w łóżku. Znaczy, no, zaspałem czy coś. Naprawdę po prostu są wypoczęci, jadą na przykład teraz patrzcie, jadą do rezydencji, tak, jadą na, do po prostu takiej siedziby, gdzie są rezydencja, jest po prostu, są rezydencje, tak, gdzie mieszkają, tak, glanc, coś, a oczywiście, nie, co jest, o jest, przyszło coś, a. Zrobię rond tutaj, nie, państwo, no jedźcie, ja sobie zwolnię sobie tutaj, o. Wszyscy skręcą na szczęście. Skręcają. Na szczęście się mówi. O Jezu. Bo jeszcze tylko nie wjechać na ten, na chodnik. Najgorsze rzeczy, tylko można zrobić właśnie wjechać na chodnik autobusem. Prawda, jak widzisz, jeszcze pieszy przechodzi przez to, a to już po tobie. Już jesteś spalony. Pieszy z zachodnika, za drugie po prostu za pieszego. Tutaj, dobrze, tutaj. Właśnie ludzie, nie mówię, że to najbardziej skopisko, najwięcej ludzi jest właśnie tutaj. Studencki, proszę. 3 i tu będzie 60, raz, dwa, trzy. Dobra, wszyscy, dobra. Idziemy. Teraz jest kolejny pośpieszny, ale będziemy jechać na kolejną, to jeszcze nie byłem, więc nie jestem pewny, jak to się tam zjeździ. Bo to jest będzie tam, to będzie bardziej przemysłowa, tak, przemysłowa, dzielnica przemysłowa. Oczywiście to będziemy hamowali, bo to jest pośpieszne, ale co tam, gdzie gazu trzeba dodać, to nie? Gazu zawsze... To jest wrody to.
Dobra, powinno być lepiej. Przepraszam, że mikrofon mi się wyłączył mi. Ale nie wiem od którego momentu mi się mikrofon wyłączył. Więc naprawdę przepraszam za. Zobaczymy, zobaczymy zaraz ten. A nie, tutaj nic skracamy. Fuck. Momento. Stanek. Nie, o którym momentu ten, może przed chwilą, oby przed chwilą się tylko wyłączył, że mygnęło mi, dobra, żeby nie było, że coś się stało, fucking shit, ja mam dobry skręt, muszę zrobić, a tutaj, dobra, wjeżdżamy na przemysłowy, tak, i tu może troszeczkę być nam większy problemik, tutaj, widzicie, dobra, mam nadzieję, że teraz mi mikrofon nie będzie włączał, oby dzisiaj nie wyłączał, bo inaczej będę musiał go przestawić, ładnie, pięknie. I dobra. Niektórzy w komentarzach po prostu chcecie farminga, tak, my planujemy dalej tego ogarnąć tego farminga, ale wiecie, jakiś ciężko ogarnąć tego farminga, bo jest tyle modyfikacji, jest tyle map, w których ciężko nam zacząć grać i ciężko po prostu zacząć je w ogóle sprawdzać. To jest okropność, wiecie. Naprawdę, jeśli macie jakiś fajny TED, podsyłajcie na e-maila, bądź po prostu na jakiś, no na maila może bardziej nie, ale no dobra, na e-maila podsyłajcie linki, albo wdawajcie w komentarze jakieś fajne linki. Ma stadion, będziemy tutaj skręcać oczywiście, pośpieszne oczywiście będziemy na uliczkami, żeby ten, pośpieszne, ale mogłyśmy też prosto jechać, wiecie? Szybciej by było by. Przepraszam. No kurde, ruszcie się tam. A czy ci już? Naprawdę czasami to aż ciężko bym powiedzieć. Okej. Nowa rzecz przyszła na Steamie. Dlatego. Dobra, jedź, 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 facet, nie pi. Ja pierniczę, ludzie! Wy nigdy w życiu nic nie osiągniecie, jeśli będzie tak jeździć. I patrzcie, będzie stał, jeszcze będzie stał. A ten będzie stał teraz. No i kuźwa, ja pierniczę, weź kościół się ogarnij. Jedź mi stąd. Naprawdę, nie, ludzie nie będą mieli nic w życiu, jeśli będą tutaj dalej jeździć. No ale to ich sprawa, niech się ogarną, ja tutaj tylko... Ja jestem tylko autobusem, ja w ogóle mi czas goni, bo mam tylko 3 minuty na dojazd. Zobaczcie mnie, jak ja jeżdżę, no patrzcie, zobaczcie sobie na to. Patrzcie, on powinien już dawno ruszać, ruszaj tą dupę! Patrzcie, na mnie. Ja normalnie nie wyszedłem z tym ludźmi. Kurde, ruszcie tu dupę. Naprawdę, już przesada. Już nie podoba, jak tam zachowuje się. Już lepiej w ogóle. Jedź, jedź! Petardek ci jebnę zaraz. Przepraszam. Szczęście, mogę jechać dalej. Trzeba być czujny, bo no, jak tu mówiłem, zawsze mówię wam, na będę przechodzić przez piesi, będę przechodzić przez pasy. To już jest pod was, jeśli nie przepuścicie ich. Choć widzicie w nich, o tak. Bardziej widzicie. Na przykład taka kobieta, która tam właśnie była, przechodziła przez piasz, prawda? No właśnie. Ona czekała, no szczęście, ja przyjechałem pierwszy od niej. To jest szczęście. Przyjechałem pierwszy od niej. Bo inaczej to by był problem. Musiałem wymusić, wiecie, bo dalej był problem jakiś, bo jak tu się tu skręcamy. Tu mamy stadion i przy stadionie oczywiście najwięcej ludzi będzie stało, bo to jest najbardziej na miejsce stadionowe przy stadion. O kurde, za bardzo zahamowałem. Za szybko zahamowałem. Pani być pilot. Dwa tygodniowe.
I 60, panie daje 74, raz, dwa, cztery. Czemu tak łatwo? Nie dacie na przykład, nie chcecie na przykład 5. Tutaj patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dajcie mi 200, ja i wydaję. A to jest łot ciężejsze, a to już by było ciężejsze, proszę. To byłoby ciężejsze, co nie? To już by było ciężejsze. A takie gówno to wiecie, to nie jest ten. Dany bilet. Tutaj? Tutaj. Musimy skręcić. A dobra, już nie przejdziemy. Nie? Gdzie tak się stoi? Widzicie? Tak się staje. A nie stoi się przy wjeździe. Ja tak zawsze staję i nigdy nie było żadnego problemu. Tutaj, żeby przy ten... O Jezu, nie te hamulce. Kurde, i znowu będzie zahamowanie mocne. Dostałem mandat. Ale chyba wyjechaliśmy właśnie z dzielnicy przemysłowej. Wymusił mi to, kurde macie. Ja też wymuszę. Ale tak, teraz będziemy jechać tą stroną, dojedziemy. Będziemy teraz gdzieś indziej, teraz w miejscu będziemy zaraz gdzieś skręcać. Jeszcze nie zaraz. Chyba, gdzie? Nie, wtedy idziemy? Aha, dobra, to dobra, nie wiem, to jeszcze, no wyjechaliśmy z... A, Identary City Restrict, dobra, tędy idziemy taki bardziej inną stroną. Dobra, powiem. Dobra, idziemy. Mam, że pan skręci, bo dobrze, bo ja właśnie tędy jadę. Czyli to jest droga pośpieszna, tak naprawdę powinniśmy główną drogę jechać, prawda? A idziemy bardziej taką krętymi, żeby pośpieszyć się do tych wybranych przystanków. Ile miałem przystanków? Już chyba 4, bo mieliśmy przystanki na tej ulicy jednej. Jakbyśmy musieli to wszystko zbierać, to byśmy naprawdę hamulec, gaz i to właśnie niektóre te przestają po prostu działać. Niektóre autobusy przestają działać. Taki właśnie powodu, że myślę, gaz, hamulec, stop, pip, 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 jedziesz dalej, pip, 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 jedziesz dalej, tak, to jest jedna z rzeczy, których ja na przykład nie lubię osobiście, tak, tu będzie skręcać, oczywiście czerwone, to zawsze na tym, tak przejściach, muszę się poprawić, żeby nie było, widzicie, tu właśnie ten bardziej, ja muszę przesunąć bardziej kamerkę, żeby było w tą stronę bardziej, a co nie, to by lepiej było wyglądało. Ale to w następnym odcinku pewnie, ale wezmę to pokrywnie, delikatnie, o. A już mogę jechać, nie? Aha, dobra, bo nie wiem, czy mogę jechać. Shit. Jest zielony, fuck. Znaczy, stajecie tak o sobie, o. Jest git, bo blokujecie z tyłu. I jak potrzebna jest sprawa... Kuźd! Facet, rusz dupę! Kurde, i straciłem przez ciebie. Urrr. Kolejny wypadek. Już czwarty chyba wypadek. Jeszcze brakuje, żebym jeszcze kogoś przejechał. To był sarkan. Żeby nie chcę, żeby kogoś przejeżdżać oczywiście. Senior. Senior typ. O, jest pijak. Nie wiem, się źle czuję chyba. O kurde. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. On jest pijany jest, aha. Wiecie co, właśnie pokażę wam właśnie jak wygląda. Po prostu patrzcie jak wygląda naprawdę. Sold ticket za 70, rozumiecie? On do normalnie 70 dał. A my byśmy musieli zapłacić za dwa seniory 66, czyli 4 mamy do przodu jakby, tak? Nie musimy wydawać tych pieniędzy. Choć mamy karę za to, że już po prostu pozwoliliśmy mu wejść na ten pokład, tak? Jedną rzecz. To jest tylko jakby przykładowy, damy wam.
Nie róbcie tego. Albo jak chcecie zarobić więcej, no to oczywiście zachęcam do takiego czegoś, bo dobrze pomagać innym. I naprawdę polecam pomóc innym. Czy nie wiem, czy to nic. Czekaj, to shift. Nic nie idzie. Tu jest chyba jednokrokowa, prawda? Jednokierunkowa, tak. I tu jest właśnie ten przejazd taki, wiecie, jednokierunkowa. A ty nie masz pierwszeństwa. Czego nie mam pierwszeństwa, też jadę prosto. Bo nie, aha, no dzięki. Jakie wiecie, z tu nie będę miał pierwszeństwa, żadnym. I nie wiem, dlaczego właśnie nie mam tu pierwszeństwa. Jak ja jestem po prostu jakby tak kul... A no dobra, no dobra, nie będzie, nie mam pierwszeństwa, ho, ho, ho. Czemu nie mam pierwszeństwa, halo? To zawsze, ja tu powinien mieć pierwszeństwo. Jest linie proste, które... Dziwne to jest, naprawdę. I tu skręcę się. Ale dobrze, że tu w jednym kierunku, tylko nie masz pierwszeństwa. Jakby z tamtej strony mają pierwszeństwo od ciebie. Ty, i znów tu nie ma światła. Kurde, jak nie widzę, że tu światła nie ma. Bo się baję, najbardziej baję. Właśnie nikogo nie walnąć. I oczywiście kobietę mogę zaraz przyjechać, więc trzeba uważać. Mamy tak, tutaj zakręt, jedziemy prosto dalej. Tam wam pokażę w ogóle, jak wygląda to i będziemy musieli też boczną drogą jechać. Oczywiście mam nadzieję, że nikt nie walnie mnie. Choć jak walnie, to z ich winy będzie, nie z mojej. Bo niby ktoś mnie wali. I ona łamie. Wyglądam jak dziecko, prawda? Naprawdę, ja jestem w takim wieku, że nie powinien wyglądać jak dziecko, ale wygląda jak dziecko. No wiecie, halo. Mówisz, Mariolka? No nie, no że to ja oczywiście pani Mariolka i pani Karb, pani Norman nie są fani. Okej, okay. Ruszamy. O Jezu, zgasło mi. Jakieś większe pole widzenia, prawda? Jest tutaj. Fajne właśnie, mi się podoba, że jest pole zwiększone widzenie. Dobra, możemy ruszyć. I zdążymy może to w tyle minut zrobić. Jak zdążymy, o ja pierdolę, oby nikt nie wychodził, nikt nie wchuć, nie wchuć, nie wchuć, nie wchuć, nie wchuć. Facet, dobrze nie weszłeś, bo inaczej by problem był z tobą. Aj, 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 hopie. Bo nie zaczepię tu, tylko zaczepię z tyłu, patrzcie, widzicie? Zaczepiłem z tyłu. Z przodu. Na chuj stawiacie na tych? Tutaj, no po co tu stawiacie, jak widzicie, że tu jest droga? No drodzy stawiają, no co wy? Nie wolno. Przepraszam. Sprawę, że nie wiem, czy tu jedzie ktoś. Nikt nie idzie, dobra. Ale oczywiście, prosta to już jest. Oczywiście tu są zawsze korki. Tu są zawsze najczęściej więcej samochodów jest. Gdzieś o tym? Najwięcej korków, najwięcej drogi, znaczy najwięcej, jak to mówi się, najwięcej samochodów jest właśnie na tych biedniejszych tej dzielnicy. Najbardziej się trzeba uważać. Na przykład ten pan mógłby przygazować, tak? Już my byśmy już byli dawno na przykład przy przystankach. Ale nie no, co wy? On nie będzie gazował. On woli sobie powolnić. Wolno jechać. Choć wiecie, tu jest speedkamera gdzieś. To skrzyneczka ta? Nie. No, to była skrzyneczka. To była skrzyneczka z kamerą. Tam kiedyś pokażę, bo wysiądę. Kiedyś pokażę. To jak coś wygląda. Nie, czekajcie, tą stronę, to muszę się... To kierunek, dobrze. W lewo. Właśnie temu właśnie lubię tej mapy, bo... Znaczy, Piotr się nawet wspomniał o tej mapie, że ona jest bardzo zła.
bo nie wiesz, czy skręcać w prawo, czy w lewo. Gdzie samo to jest, ja jestem przekonany, że na przykład ja się myliłem, już prawie. Serio, koszy zabieracie teraz? Co oni tu robią tam? Ja pierniczę, to jak zwykle. Jakieś gówno robią. Skręcą? Dobra, tu już nie przejdzie. No i ostatni przystanek jest tuż koło naszej bazy, więc która jest tutaj dokładnie. Gdzieś tu. Włączymy to oczywiście sobie ten. Aby podjechać bliżej, żeby szybciej podjechać, to tutaj musimy wsunąć gazu troszeczkę. Dodać, o tak, gazu trzeba dodać. Ale rzeczywiście możemy zwolnić będzie, bo trzeba uważać. Ma, no wiem co za ten, kurde no. Niestety, ale szybko będziemy musieli użyć, albo... Nie się wpychać, o tak. Wepchniemy się na hura. Co nie? Wepchniemy się na hura. Mieliśmy to zrobić 19 minut, a już mamy chyba to około 20. Iluś tam. Pan przyjechał, czyli ja też mogę przyjechać. Ale i Hamlet. Nauczycie się patrzeć takie coś. Jedziecie, hamulec. Jedziecie, hamujecie. Stajecie na środku, jak wiecie, nic, ludzie. To jest, hamują sobie ludzie. Oczywiście, bo wiedzą, że to nie wolno nikogo walnąć. No i. Okay. I patrzcie, zdążyłem na przystanek. Tylko coś, zdążyłem na przystanek. No już nie trzeba. Tu już jest baza. A z tyłu policja jedzie. Zobaczcie, można pozamykać. Zniszczyć. Idziemy dalej. No i tu będziemy skręcać, więc zaraz kierunek znów włączę. Musimy najpierw. Ja muszę się nauczyć naprawdę tutaj. Dzisiaj za wcześnie skręcam. Dobra, stajecie. Stop. Gasić silnik. Ręczny, ręczny. Słyszycie to? I wychodzi. No i dobra. I tak sobie wam powiem, że dzięki za uwagę. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zostawcie łapkę w górę, żebym wiedział, że wam się podoba. Dzięki za uwagę. To oczyska. Tutaj jest właśnie. Nie. A, dobra, nowy ten. Dzięki za uwagę. No i cześć. Buziaczki, pa.